Sława i chwała, Comes Militi. Ajan zwołuje dzisiaj wielki wiec słowiański w Gdańsku, w naszej pierwszej stolicy sprzed 10 tysięcy lat, w Kodanie. 15 będzie się działo, 15 października o godzinie 10, słuchajcie. Zaraz szczegóły zapodaję inne, pozostałe. No niesamowite zebranie w tym roku się szykuje. Po raz pierwszy tam będę, więc feta na całego. Mnóstwo informacji i innych niesamowitych wydarzeń, które tam będą miały swój prolog. Więc w Gdańsku 15 o godzinie 10, Narodowe Centrum Żeglarstwa, ulica Stogi 21 w Górkach Zachodnich. To jest wydarzenie. Przesyłajcie, rozsyłajcie, komentujcie. Kocham wasze myśli, pamiętajcie. Dokładnie to będzie w tym budynku. Popatrzcie, jakie piękne miejsce żeglarskie, mega po prostu, numer jeden w Polsce. I tutaj będziemy debatować, wiecować. Będzie się działo mnóstwo, ale to takie naprawdę mnóstwo niesamowitych informacji. Przygotowałem wiele atrakcji, między innymi tutaj po raz pierwszy, tutaj muszę, jestem podekscytowany tym, bo to już wyszło ostatecznie tu zatwierdzone, organizator Artur, telefon 506-393-282. Powtarzam, 506-393-282. Artur, w razie czego, gdyby nie odbierał, gdyby były jakieś trudności, można korzystać również z mojego telefonu 784-205-764. Pragnę tutaj i gratuluję jednocześnie decyzji wszystkim, którzy już akces swój zgłosili do tego spotkania z Arianem. No tutaj rzeczywiście będziecie uraczeni. Jak tylko dołączysz, otrzymasz swój specjalny raport Wojna Światowa 5G. Mała kampania budująca pocisk Trumpa. W tym raporcie zabiorę cię za kulisy małej firmy, opracowanej pierwszej małej takiej firmy w USA, która będzie dysponowała tutaj bronią 5G. Oni ją tutaj są właścicielem patentu i będą ją tutaj wdrażać. Słuchajcie, cała ta sytuacja została tutaj opisana przez no nie jednego, bo tutaj mam taką pozycję, nie wiem, czy to chyba widać. O, ja ją dla was po prostu przetłumaczyłem i ją tam wam dostarczę, wiadomości z niej. To jest bardzo ważna, istotna kwestia, dlatego że nikt o tym nie mówi. Arian tutaj pierwszy to poda, o właśnie. Na czym to będzie polegało? A nawet, słuchajcie, rzecz jest niebywała, ale można na tym zarobić. I to my też możemy zarobić. I to właśnie inwestując w takie technologie, które są nieuchronne, albo takie jak na przykład wiadomo, że będzie nowa waluta. I teraz ktoś to musi wprowadzać. Ktoś musi te wszystkie czynniki, te czytniki, te peryferyjne urządzenia wprowadzać i w firmach, i w sklepach. No słuchajcie, te dotychczasowe, co czytają nasze karty, nie będą działały. To wszystko będzie elektronicznie, więc te wszystkie urządzenia muszą być zamontowane. Ktoś je fizycznie musi wyprodukować, a później ktoś w każdym kraju, w każdym mieście, w każdym sklepie, w każdej firmie musi to zainstalować. To musi działać. Więc firma, która będzie to robić, niesamowite pieniądze zarobi i teraz my możemy zainwestować w taką firmę i Arian wam powie, w jaki sposób, jak się ta firma nazywa konkretnie, na jakim rynku, jaką sumę można ewentualnie zaryzykować. W podobnych sytuacjach w historii kilka tysięcy procent zysku bywało z takich inwestycji, więc jest to nie lada gratka. No nie polecam tam jakiś fortun wpadać, ale jak ktoś może 1000 zł i wyjmie na przykład 100 tysięcy, to chyba
Miłe zdarzenie, aż dzień, który mało wiarygodny się pewnie wyda, aczkolwiek prawdopodobne i to wielce. Z ryzykiem prawie żadnym, więc tym bardziej warto spróbować. Tak uważam bynajmniej. Nie jestem zbytnim fanem inwestycji giełdowych, ale to nie jest inwestycja giełdowa stricte. To jest taka inwestycja, kiedy ta firma już zyskała miliardowe zlecenia od rządu. Także jest to prawie pewne, natomiast musi komuś to pozlecić w mniejszych krajach, takich jak Polska, bo ta firma działa prężnie, owszem, i to już od kilku lat nawet zrobiła doświadczenie, ale w Stanach i na świecie. Natomiast w Polsce tych eksperymentów nie ma, a wiadomo, że te waluty wszędzie będą musiały iść. Więc między innymi i to, aczkolwiek nie jest to jedyny tutaj zysk z tego, że ktoś weźmie udział w tej super inwestycji. Na przykład będzie też pokazany ten nowy rodzaj broni, który ma rozwalić poprzez 5G dotychczasowe systemy obrony i są to zupełnie nowe rodzaje broni. Tak się bynajmniej o tym wyraża w swoim raporcie CBS News. Z kolei The New York Times donosi, że żadna istniejąca obrona nie może tego powstrzymać. Sekretarz armii Ryan McCarthy mówi, że bardzo szybko zrobimy ich wiele. W centrum rewolucji wojskowych jest mała firma. O tej firmie właśnie mówiłem przed chwilą. W nią chcemy zainwestować. To tylko ułamek wielkości największych wykonawców usług obronnych, takich jak Lockheed Martin, Boeing i Raytheon. Ale pokonano też wszystkie inne firmy mniejsze i dlatego ta firma jako najbardziej wiarygodna uzyskała patent na te swoje wynalazki. To się, słuchajcie, kilkadziesiąt razy szybciej od szybkości światła przemieszcza i może zmieniać kierunek lotu. Ja już o tym kiedyś mówiłem przy okazji tych broni kosmicznych, no ale teraz jest okazja, żeby w tym uczestniczyć, brać w tym udział czynny, a nawet spodziewać się jakichś zysków, więc powiem o szczegółach na tym spotkaniu w Gdańsku. Poza tym raport wskazujący akcje biotechnologiczne o wartości 3 miliardów dolarów, które właśnie podpisały umowę o wartości 3 dolarów, które właśnie podpisały umowę o wartości prawie miliarda dolarów z wielką firmą. Oznacza to możliwość zysku 197 dolarów przy inwestycji 3 dolarów w krótkim czasie, około 3 miesięcy. No słuchajcie, to jest naprawdę, brzmi to jak dla mnie no niesamowicie atrakcyjnie, z tym, że ryzyko tutaj się wydaje być małe, ponieważ ta firma wcześniej inwestowała pieniądze ludzi również w nowe technologie i każdorazowo 7 takich przypadków było, dawała zysk po prostu no, niespółmierny do inwestycji i bardzo w krótkim czasie do tego. Następnie były przejęcia, fuzje i to wszystko splity i to wszystko było przewidywalne przez tą firmę dosyć skutecznie, stąd jej CV jako tutaj doradcy inwestycyjnego no, wygląda lepiej niż dobrze, polecam. Kolejna sytuacja i kolejne tutaj puzzle ułożył Arian. Słuchajcie, to jest też dosyć ciekawa historia, ale powiem o czterech jeźdźcach apokalipsy. Tego też jeszcze nie było. To się teraz rzeczy dzieją po raz pierwszy. Powiem, co to jest takiego, tych czterech jeźdźców apokalipsy. To jest biblijne, to jest stare. To ma niesamowity, duży tutaj wydźwięk społeczny. I powiem też również, a może i głównie powinienem o tym powiedzieć, o resecie, o Cernie, o resecie i Cernie i boomie, jaki to ma wywołać i jaki to ma związek w ogóle jedno z drugim. Jak to się dzieje, że coś takiego jak CERN ma miejsce właśnie w tej Szwajcarii, będącą częścią Watykanu, jak wiadomo, jej finansowym ramieniem. Tam urzęduje ten nielubiany Rothschild i słuchajcie, tam wymyślili technologię nie z tego świata rzeczywiście. Nawet nie wiadomo, czy dokładnie jest to Tesla, czy jeszcze coś wcześniejszego.
bardziej upiornego i tajemniczego. W każdym razie chcą zastąpić w dużej mierze Boga, ale nie panują nad tym jak na razie i jest prawdopodobieństwo duże, że się po raz kolejny im to wymknie spod kontroli i może narobić się dużego bigosu, więc lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Oni chyba sami się przed tym chcą w tych tunelach Gotarda i innych schować. No ale to szczegóły są już dzisiaj znane, a ja ułożył późne kolejny raz, ale tym razem wyjawię je dopiero w Gdańsku 15 o 10, więc zapraszam serdecznie, naprawdę warto wszystkich z okolic i z całego tutaj pomorskiego, przede wszystkim Trójmiasta i okolic. Wiem, że tam się wagon książek rozszedł, więc świadomości nie brakuje w narodzie. Więc zapraszam Lechici, naprawdę będzie się działo i prosimy o kontakt z organizatorem Arturem 506 393 282. Sala jest duża, niemniej rezerwacje dobrze widziane, siedzeń siedzących 380, także powinno starczyć, gdyby nie, to zmienimy miejsce. Jest też możliwe, że zrobimy jakieś eventy na wodzie, jeżeli to będzie odpowiednia pogoda i przyjdzie nam taka ochota na to. Więc zapraszam i polecam. I do zobaczenia. To już 15, to jest za tydzień, słuchajcie, więc tutaj jestem pełny entuzjazmu. Zapowiem to jeszcze raz, ostatni raz, ale już dzisiaj polecam i zapraszam. Dziękuję i do usłyszenia.